Witam Was bardzo serdecznie w Transport Fever 2, w tym razem w serii Transport Fever 2, którą właśnie tym odcinkiem otwieramy. Otwieramy serię na takiej mapie z płaskowyżami. Nie chciałem brać zbyt dużej, bo no, komputer po prostu tego może nie ogarnąć, nie udźwignąć, to znaczy teraz udźwignie, z czasem będzie problem, coraz większy, będzie się pogłębiał, aż w końcu się zapadnie. Mapa wygląda mniej więcej tak. Mamy, tak jak widzicie, prezentuję ją w całej tutaj okazałości. Mamy troszeczkę wody, aby ją wykorzystać. Tutaj widzę co najmniej dwa zakłady, które prawdopodobnie zostaną podłączone drogą wodną. Tak samo inne tematy można połączyć drogą wodną, to znaczy mam tu na myśli na przykład to miasto i to miasto w przyszłości, więc potencjał mapy jest, no aby tylko nam tutaj siły starczyło, kurde, na budowanie tego. Myślę, że seria będzie długa, mam nadzieję, że będzie długa. I będę każdy odcinek starał się robić w około 30 minut. No ten możliwe, że troszeczkę rozciągniemy, może nie, ale to jest pierwszy taki wstępny odcinek, więc bez przesady. Ale dość gadania, zaczynajmy. Mamy rok 1900, od takiego roku zaczniemy. Jeżeli ktoś chciałby, no, żeby rok był inny, no to proszę powiedzieć. To ja przeskoczę na inne lata. Jeżeli na przykład chcecie czasy nowocześniejsze albo coś. Nie ma najmniejszego problemu. Nie widzę. Z tej strony, bo już podejrzałem, że z tej strony jest po prostu temat pasażerski, czyli ludzi. I na tym by mi bardzo zależało. Tutaj weźmiemy to wyrównywanie. Weźmiemy może to. O, tak chociaż troszeczkę. O, tak. Odrobinkę. Zauważyłem, że te stacje po prostu lepiej się budują. O, jest a propos stacji. Mamy stacyjkę, ale by mi zależało, żeby były tylko osobowe i teraz mogę ją podłączyć w sumie tak, ale ja bym chciał tutaj przynajmniej 4 tory. Dlaczego 4? Droga będzie prowadziła tutaj do Filadelfia. Nie wiem, mi się wydaje, że w to miejsce też byśmy mogli poprowadzić. Ciekawe. Tu by i porcik nawet by się zdał, nie? Kurde, mogłoby być. Czemu nie? Tutaj mostów to jest jak na lekarstwo, widzę. Gra nie przewidziała tutaj takich rzeczy zbyt dużo. Chociaż może to i lepiej. No dobra, zobaczymy. Na razie by mi zależało na 4 torach. Podłączymy je tutaj. Oczywiście będzie do tego jeszcze będą, tak sądzę, jeszcze takie boczne tematy. A właśnie, jak ja tutaj mógłbym go, czy ja mógłbym go zrobić jednocześnie? Czekajcie. Przecież mogę go rozbudowywać, prawda? Tylko ile mi to zajmie? Tyle? Może tyle? Coś w ten deseń. Dobra, zobaczmy od razu, co możemy tutaj zrobić. Budynki. Idealnie. No idealnie byłoby. Mocno schodzi w dół, bo widzę, że ciopąg też jest wyżej, ale to nie szkodzi. To naprawdę nie szkodzi. Tak, może postawmy coś takiego z tej strony i taki numer
z tej strony. Czy to ma. Aha, bo to jest z zegarem to jest. To nie, to ja bym wolał bez zegara. Poczekaj. Rozwalę trochę kasy, bo widzę, że jest potrzeba. Jest taki. No, byłaby taka potrzeba. Tutaj z zegarem w sumie niech będzie. Nawet możemy mu dorzucić coś takiego, tylko. O, to też ma zegar. Ciekawe. Ale skoro ma, no to niech ma. Czemu nie? Kurde. Czemu nie? Niech sobie posiada. W razie cargo, to platformy cargo, tak? Czekaj. Jaka ty jesteś platforma? Cargo. To tutaj będziemy sobie budowali. I te ciopongi będą tutaj obsługiwane. Okej, dobra, mamy to zaplanowane, więc będziemy lecieć z tym koksem. I teraz właśnie, tutaj by mi zależało. Poczekaj, najpierw pokaż mi, tu masz osiedle mieszkalne. Dobra, to ja bym chciał na pewno. Tutaj będzie oczywiście przelotowy dworzec. Nie widzę tego inaczej. Coś takiego? Ale poczekaj, no co ty, nie chcesz się połączyć? Czemu? Kurde, pasowałoby mi, żebyś się połączył, wiesz? Aha, te 240 metrów. No chciałbym, żeby miały te 240 metrów, bo no jednak, no byłoby po prostu lepiej. Tutaj sobie go włączymy. Jest tak na środeczku. Kurde, ładnie to wygląda. Ajajaj. Ślicznie, dobra. To już nie jest seria zapoznawcza. Znamy te tematy, znamy te rzeczy. A po co ja tutaj zrobiłem cztery, to tego to już nie wiem. Tego to już nie wiem dlaczego. Jedną może linię tam, a drugą tu. Jedną byśmy przepuścili później tutaj. Dobra. Okej. Czyli byśmy tutaj zrobili coś takiego. Mniej więcej. Powiedzmy. Tutaj, wiesz co, daj mi na razie tyle, bo mi potem na ciapciąg nie starczy. A ja bym wolał jednak, żeby mi wystarczyło. I tutaj przelecimy tędy i tutaj się wkleimy. Tylko pytanie, czy w dobrym. Tak, to będzie dobry tor. Czekaj. Dobry? Tak, to będzie dobry tor. To jest dobry tor. I stację. Zrobimy stację troszeczkę inaczej niż zwykle. Troszeczkę niestandardowo to będzie. Ale standardy odrzucimy. O, coś takiego. Tylko odrobinkę niżej, gdybyś mógł. O, coś takiego. Wiesz co, ja sobie tutaj wypuszczę tor i ty byś mi tak koło tego toru mógł. Chociaż wiesz co, bądź sobie tak, ja ciebie i tak podłączę i tak. I będzie bardzo dobrze. Tak jest. Tutaj puścimy kawałeczek. Nie no, weź przy tym torze, żebyś był. I tutaj byś. Kurde. I tutaj byś właził o w to. O, mniej więcej coś takiego.
No, widzę, że to tak nie wyszło, jakbym chciał, ale dobra, już nie będę marudził ani narzekał. Tory, teraz mamy tak. Tutaj semafor. Czy nam tutaj nie, tutaj nie będziemy stawiali, bez przesady. Tutaj semafor. I tutaj byśmy dali od razu ze dwie sztuki. No i tutaj oczywiście rozjazdówko, przejazdówkę. Coś takiego. O, może być. Mi tam pasuje. No i oczywiście tutaj standardowo jakiś semafor. To sobie wyłączymy i zrobimy tak. No, złapiesz się? Patrzcie, no nie chce się złapać, kurde. Dobra, to coś takiego. Tutaj zrób mi takie coś. Tutaj oczywiście także daj mi pojedynczy. Tutaj zrobimy krosa. Jeszcze kros. Tak. Dawaj semafor 1, semafor numer 2. Od razu niech będzie przygotowana ta linia, bo po co tutaj sobie komplikować życie. No i mamy. I z tej strony by nam się przydał oczywiście semafor, przepraszam, semafor, dawaj semafora. No i git. I to już mamy. Aha, musimy stworzyć linię. Kurde, widzisz. Oczywiście linia będzie biegła stąd tutaj. Jaki ty masz zasięg? Jakiś tam jest. Też jakiś tam jest, bez przesady. Ale jednak bym potrzebował, żeby tutaj coś latało. No. Tak. Więc zrobimy tak. Ja kupię pociąg, żeby było bezpiecznie. Ja kupię pociąg. Tutaj dajmy tak. Linia niech się nazywa. Poczekaj. Linia. Kurde. Co jest? Aha, tutaj. I ty byś się nazywała Ekspres. Normalnie. To jest ekspres numer 1, który będziemy przedłużali oczywiście, tak? Tak jest. I teraz dopiero bym chciał pojazd. O. Rok 1900 daje troszeczkę większe możliwości. Już mamy 100 km na godzinę. Taki wybór po prostu jest większy. No i dlatego się na niego decydowałem, bo sobie pomyślałem, że bez sensu byłoby. Zaraz, ile ty lecisz? 60? To prawie milion wagony kosztują. I stówkę pędzisz, a ty 6 dyszek, a ty 5 dyszek, a te wagoniki 5, tutaj 6 dyszek. Wiecie co? To ja biorę tak, tą lokomotywę. Tych tematów weźmiemy z 5. Dobra, daj 6, albo daj 7, bo coś czuję, że tak może by było potrzeba. I ty polecisz na tą linię. Ok, i teraz mamy do dyspozycji 3 bańki. No to nie jest za dużo, powiem. Nie jest tego za dużo. Czekaj, cargo, nie. Ja bym chciał, żebyś ty dał mi taki przystanek końcowy.
Na przykład tu. Na przykład. I ta linia, aha, tutaj są te tematy. Pokaż mi jeszcze, ok. Dobra, i druga końcówka byłaby tu, tu, tu. No to w takim razie tutaj niech będzie druga końcówka. Kilka przystanków. Tam zasięg jest. Tutaj. Tędy, no to ja bym chciał, wiesz co, tędy. Tędy. Tutaj, żebyś leciał. I końcówkę masz tu. I tutaj także wyrysujemy nową linię. I to będziesz. No, szybciutko poszło. Tak, tak, tak. Zajezdnia. To jest konieczne. Nie możemy o tym zapominać. Tu, tu, tu. O, może te zajezdnie. Dajmy ją tutaj z boku. Pasuje. Akurat. Nie będziemy tam za mocno. To będzie linia Augusta. Aha, żeby na tą linię, to co ja muszę? Okej. Poczekaj. Ale linię ja bym chciał po prostu zrobić. O, i tutaj byś mi zrobił bus Augusta. No jeden. Bo to jest numer jeden. Wiadomo. To mamy. No to dobra. No to lecimy teraz z tymi tematami. Pasażery. Pasażery niech sobie śmigają. Kurde, korcą mnie i te i te. Patrz, no. Te 18 cisną, a te dwie dychy. Dobra, to zróbmy tak, żeby było. Dobra, niech ich będzie 6. I one wszystkie na Augusta. No i super, kurde. I teraz mamy tutaj sytuację bardzo podobną, ale nie taką samą. Wiecie, o czym myślę? Chciałbym tylko wiedzieć, jakie my mamy tramwaje. Dobra, pokaż mi tak. Dobra, ja na pewno, kurde, no nie wiem, tak, 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 dobra, z tej strony puścimy, z tu, dobra, to ja tutaj go postawię, o, coś takiego i pokaż mi, jakie tutaj są, jakie ty masz w ogóle 26, 27. Myślę, że spokojnie możemy takim czymś się pobawić. 26, 27. One dużej różnicy między sobą nie mają i pojadą na wspólnej linii, która będzie biegła. Poczekaj. Daj mi pasażerskie, takie. Elektryczne tory tramwajowe. Długość 20 metrów. Daj mi długość 10 metrów. Ok, i tutaj damy. O, tak bardziej, żeby to pasowało. Teraz dróżki musimy powymieniać, tak? Czyli ulicę pokaż. I elektryczne tory. Czyli tak, tutaj, tak, tak, tak bym chciał, tak, kurde, wiecie co, ale mam zagwozdę, bo, dobra, to bym puścił ciebie tu, tu, albo nie, z
ciebie bym zrezygnował, tylko bym tędy ciebie przepuścił. Tędy. Tutaj byś poleciał. Tutaj. Budynki do przesunięcia 15? Po co? A po co te budynki chcesz przesuwać, przepraszam? Serio? O kurde. Ziomeczku, to ja się nie spodziewałem, że ty taki numer wytniesz. No i tutaj zrobię i co? I okej. Okay. Mamy też tutaj stację taką. Tram będzie miał tutaj przystanek. I po drodze tutaj oczywiście damy mu przystanki, tak jest. Czekaj, muszę to wyłączyć, bo ja nic nie widzę kompletnie. Kompletnie w ogóle. Dajmy tu, dajmy. Niech będą tak często, bo tam tramwaj w sumie powinien mieć przy narożnikach, przy skrzyżowaniach, ale nie chcę tak budować, bo ta gra i tak tego nie ogarnia. Raczej. Tutaj i no właśnie, daj mi tak i daj mi tak, rozciągnijmy to, dobra, tak, tutaj ulicę przemeblujemy z powrotem, o tak, tak jak było i teraz możemy ogarnąć linię. Którą to tędy, tutaj i tutaj puścimy oraz kolejnymi przystankami, no taka trochę długa się zrobiła, ale tramy sobie poradzą, tramwaje lubiają takie drogi przez całe miasta. W sumie w rzeczywistości też tak się buduje. Przecież jak tramwaj dajemy, to z jednego krańca no, do jakiegoś centrum, nie? Zwykle leci. No ale tutaj jest troszeczkę inaczej. Nie będziemy tak projektowali przecież linii, bo nie za wiele nam z tego przyjdzie. I teraz tak, to jest Filadelfia, tak? No to daj mi Filadelfia. Bus. Filadelfia, tak? No i jedyneczka. Pyk. Jesteś. I dziękuję. I teraz tak, będzie potrzebna pilnie tutaj taka sytuacja z tramwajami. Czekaj, no daj mi na wymianę tutaj. O tak, podłączyłeś. Bardzo super. I teraz tak, jakie ja bym chciał pojazdy? Ja bym chciał tak, 4 takie. Pyk. No co, nie mogę znowu go kliknąć? Bez jaj. Dobrze. I kup znowu pojazdy. Będzie taka mieszanka tramwajowa, którą już wam pokazuję. Tylko oczywiście pozwolę sobie tutaj na kliknięcie ciopongu. Niech to wszystko rusza powoli.
Pokaż mi w ogóle tramwaje, jakie tutaj są. Fajnie to wygląda, naprawdę. No. No i teraz część niech pojedzie prosto, część niech skręci i git. Tak, tutaj mamy ten parowy temat, co wam kiedyś pokazywałem już. Je można było łączyć, to było jako lokomotywa, a te wagoniki jako wagoniki, nie? No i pasuje. Ten sobie tutaj dojeżdża. Tego jeszcze tutaj damy o tak. I niech sobie śmigają, kurde, komu to przeszkadza. Kurde, jak mi się podobają te stare, takie powiem wam, tematy, pociągi, wiecie. No nie wiem dlaczego, od dzieciaka to lubię. Co jest w tym fajnego, nie wiem, ale kurde, ciągnie mnie strasznie. No i para buch. Ktoś tam kiedyś mówił, że ten dym jest ten. Możliwe, że tak było, ale teraz patrzcie, tutaj leci normalnie para, tutaj jest ten faktyczny dym po spalaniu, nie? Gdzieś to słyszałem właśnie ktoś, w sumie racja, bo tutaj no, nie powinien się znajdować czarny dym. Czy ciemny. Tutaj u góry natomiast, no będzie. Będzie, bo on będzie zróżnicowany tak w ogóle, nie? To na pewno. No i ładnie. I tu mamy zegar, tu mamy zegar, tu mamy taki mniejszy, tu mamy ten wielki dworcowy. No, to daje radę. Już widzę tutaj potencjał. Tutaj będą latać, tutaj. Dadzą sobie radę. Dobra, tyle ode mnie. Dziękuję, że byliście. Jak zawsze, kurde, lokomotywa jest super. Patrzcie na to. I świat widzimy do góry nogami. Kurde. No, jest, nie, jest, naprawdę jest moc. Dobra, zapraszam was na wycieczkę. Dziękuję, że byliście. Trzymajcie się. Do następnego odcinka.